Witam Państwa bardzo serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy. Nazywam się Gabriel Maciejewski, to tak dla przypomnienia. Jestem autorem książek, wydawcą książek i człowiekiem, który te książki promuje na tyle, na ile potrafi. Pewnie nie mam takich dobrych wyników jak inni ludzie działający na rynku wydawniczym, ale staram się i daje mi to mnóstwo satysfakcji. Nadajemy jak zwykle ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy. I dzisiaj trochę, na razie nie mam żadnej książki, ale chciałem powiedzieć coś na kształt wieści z frontu, ponieważ no, trochę będziemy musieli zmieniać konwencje i wygląd naszych stron. I to chwilę potrwa, ja już to zapowiadałem, ale chciałbym jeszcze coś na ten temat rzec. Będzie ułatwione, proszę Państwa, docieranie do księgarni, bo dzisiaj piszą do mnie ludzie, którzy mówią, że nie mogą znaleźć pewnych tytułów na stronie, a wchodzą w stronę korylus.pl, która jest od dawna, no jakby to powiedzieć, słabsza i w zasadzie wygaszana. Inaczej ja nie pozbędę się tej strony, a kiedyś się do czegoś przyda, tam będzie cały czas mój blog. Natomiast no, sklep jest na stronie basiaknieźwiedź.pl, pisane bez polskich znaków i tam są wszystkie dostępne tytuły, więc no, pewne zdziwienie niektórych, że jak to nie ma na korylus.pl większości książek. No nie ma, bo są gdzie indziej. To już, proszę Państwa, trzeci rok idzie, jeżeli nie czwarty. Nie, trzeci chyba. Te książki na Baśniach Niedźwiedź się znajdują. No i tam ten sklep pozostanie. Będziemy, tak jak mówię, trochę zmieniać formuły sprzedażowe, ale to nie czas jeszcze, żeby o tym mówić, to ogłoszę. Natomiast no, niebawem będzie tam prawdopodobnie, znaczy będzie, na pewno będzie nieprawdopodobnie na stronie Szkoła Nawigatorów okienko do prawego górnego rogu, czyli do tych pogadanek, które tutaj wygłaszam i do naszej księgarni, żeby można było łatwiej tam trafić. Proszę Państwa, tytułem zapowiedzi niebawem przybędzie do nas książka nowa Hipolita Korwin-Milewskiego. Ja mam wielki sentyment do Hipolita Korwin-Milewskiego i przez ostatni rok pani Katarzyna Panfil, nasza tłumaczka z języka francuskiego, przetłumaczyła dla nas nigdy nie wydane w języku polskim dzieło Hipolita Milewskiego pod tytułem Co zrobić ze wschodem Europy. To jest, proszę Państwa, porażająca swoją aktualnością rzecz, której jeszcze nie mam w ręku, a którą będę omawiał szeroko, dlatego że no, Hipolit Milewski, tutaj mamy jego wspomnienia, które są cały czas dostępne w sprzedaży. Hipolit Milewski, człowiek ze wschodu, człowiek z Mińszczyzny, będący na tej Mińszczyźnie przybyszem, ukształtowany przez kulturę francuską, przez francuskie prawo, legalista, poseł do dumy, państwowiec z prawdziwego zdarzenia, w przeciwieństwie do rozmaitych państwowców farbowanych, tak, którzy nie mieli zielonego pojęcia, czym jest państwo, bo mi się wydawało, że to jest ich prywatny folwark. Hipolit Korwin-Milewski w tej książce Co zrobić ze wschodem Europy zawarł dość drastyczne i głębokie przemyślenia na temat naszych okolic, szeroko rozumianych, proszę Państwa, od Kaukazu do Odry. Analizuje tam postawy, kulturę, jakby to powiedzieć, mentalną głębię poszczególnych nacji. O, to fantastyczne określenie, takie mi przyszło do głowy. Mentalna głębia. I robi to tak jak Hipolit. Ja tylko przypomnę, kim był Hipolit Milewski. Taki wierszyk krążył wśród posłów do dumy carskiej polskich. Idzie pies Jamnik ulicą i Milewskiego spotyka. Policjancie, bacz, by nie pogryzł on psa Jamnika. Więc to w zasadzie wszystko mówi o temperamencie Hipolita Milewskiego. Ten człowiek jest bardzo bliski memu sercu, tak powiem. Wielce to jest, proszę Państwa, smutne, że nie żyje w naszych czasach. Nie mogę tego przeboleć. Jego wspomnienia polecam wszystkim i nową książeczkę też. Ona będzie wkrótce. Natomiast no, ja cały czas pracuję nad Basią socjalistyczną. Raz mogę zrobić więcej, raz mogę zrobić mniej, no bo mam też inne obowiązki. Kończymy, finalizujemy sprawę komiksu. Ja jeszcze muszę dopisać
początki rozdziałów, ponieważ wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom czytelników. I tak jak zawsze mi zarzucano, że te moje komiksy, memiksy, które wydaję, są pozbawione didaskaliów, to znaczy nie ma tekstu gołego, który by wprowadzał czytelnika nie lubiącego albo nie rozumiejącego komiksu, bo jest takich ludzi sporo, w tę poetykę, tak? Która no, jest dość skomplikowana, bo to nie chodzi o to, żeby narysować jakiś zestaw scen, gdzie różni ludzie coś ze sobą rozmawiają, ale żeby to miało wyraz, dynamikę, żeby to miało ekspresję i żeby to było po prostu ładne i przemawiało do wyobraźni, a nie tylko do umysłu. Żeby to nie była prosta konsumpcja treści, tak, jakichś bardzo lapidarnych, no bo wszyscy wiemy, że komiks to jest siłą rzeczy treść lapidarna i skrótowa. Stąd w naszym komiksie Sacco di Roma będą te didaskalia, ja je muszę jeszcze opracować. To mi zajmie trochę czasu, znaczy nie za dużo, mam nadzieję, że się wyrobię do przyszłego tygodnia. Korekta, pierwsza korekta jest już zrobiona. Tomek koloruje ostatnie plansze i ma te plansze zamiar skończyć też do końca tygodnia. Specyfikacje do 3 drukarni dzisiaj zostały wysłane. Czekam na wycenę i wreszcie ten projekt zostanie sfinalizowany, a ja doznam ulgi, bo bardzo mi to na sercu ciążyło. W związku z tym, że bawimy się tym komiksem, troszkę się opóźnia trzeci tom socjalizmu. Ja dzisiaj troszkę pisałem, ale nie czułem się najlepiej jakoś tam no, poszło trochę. No. W każdym razie mam zamiar sfinalizować w miesiącu wrześniu baśń Jak Niedźwiedź, Socjalizm i Śmierć, tom trzeci. Tomasz dorobi ilustrację, to mu pewnie zajmie z miesiąc i dopiero w listopadzie wypuścimy to do druku. Nie wiem, czy coś uda się wcześniej zrobić, dlatego że przede mną korekta francuskiego tłumaczenia, właściwie redakcja, którą nasza tłumaczka pani Dorota zrobiła. Bardzo trudny, 18-wieczny tekst, nad którym niestety trzeba popracować głębiej i musi to zrobić kilka osób, bo jedna sobie z tym nie poradzi, bo jest to tekst osoby, która nie posługiwała się językiem literackim, brała udział w wojnie wandejskiej i zostawiła bardzo ciekawy pamiętnik. No i ja postanowiłem to wydać. Niestety wymaga to obróbki bardzo dramatycznej, o wiele bardziej wysiłkowe to jest, niż mi się zdawało. No i to też przede mną. No, codziennie muszę wrzucić parę komentarzy na blog, żeby wszyscy widzieli, że jestem, że jestem obecny, a nie gdzieś tam mnie nie ma, no bo to też jest moja praca. No i muszę napisać też tekst każdego ranka. To raz mi zajmuje więcej czasu, a raz mniej. Więc trochę tych zajęć jest. Także ja się trochę tłumaczę, trochę usprawiedliwiam przed państwem, bo wiem, że wszyscy czekają na różne projekty, one oczywiście będą. Natomiast no, człowiek sobie planuje różne rzeczy jakoś tak gładko, a potem zderza się z rzeczywistością i to wygląda trochę inaczej. Czekamy na tłumaczenie relacji Peytona z Polski. To jest taki Anglik. Więcej o nim wie magazynier, który przez wiele lat to tłumaczenie przygotowywał. Ono jest teraz w korekcie. Ja nie wiem, kiedy ono wyjdzie, szczerze mówiąc. I mamy jeszcze kolejne tłumaczenie, które jest w korekcie, które jeszcze długo będzie w korekcie, bo trzeba będzie to dokładnie sprawdzić. Czyli tekst o krucjacie katarskiej, taki źródłowy tekst o wyprawie Szymona de Montfort do Languedocji i o jego walkach z hrabiami Tuluzy i z Janem Aragońskim. Z Piotrem Aragońskim, przepraszam. Z Piotrem Królem Aragonii. Ten tekst, mam nadzieję, też do targów historycznych się ukaże. To jest tak, proszę państwa, że ja coś bardzo, bardzo tak dynamicznie planuję. Już bym się ugryzł w język, bo chciałem powiedzieć entuzjastycznie, a muszę być konsekwentny w swojej wrogości do entuzjazmu. I z wielką dynamiką coś planuję, no a potem niestety rzeczywistość to weryfikuje, ale nie poddajemy się, brniemy w to dalej i te wszystkie plany, które poczyniłem i założyłem i wszystkie decyzje, które podjąłem, muszą być wykonane i te książki muszą się ukazać. To oczywiście się trochę przedłuży, no ale tak już jest zawsze, prawda? Nie tylko w moim przypadku, ale też w przypadku innych. Kolej do Lublina miała być oddana w tym roku, jeszcze w ogóle ani widu, ani słychu, do Dęblina dalej jeżdżą autobusy, więc no,
Nie wiem, jak to będzie dalej. No więc, proszę Państwa, tak wyglądają sprawy. Aha, nawigator. Nawigator austro-węgierski, który już poszedł do składu. Mam nadzieję, że Wiesław, który ten robotę dostał, nie jest dla mnie bardzo pogniewany, bo dawno do niego nie dzwoniłem. I nawigator za chwilę będzie. Czekamy na okładkę, ale żeby zrobiła się okładka, to Tomek musi skończyć kolorować komiks Sacco di Roma. I tak w koło Macieju. Więc każdy jest obłożony jakąś robotą i nosa z tego nie wyściubia, a wszystko stoi. Znaczy, no tak mi się wydaje, no bo ja wolałbym, żeby to bardziej dynamicznie szło. No może nie stoi, ale rusza się za wolno. Ale wszystko będzie. Więc mam nadzieję, że... Przepraszam. Mam nadzieję, że nawigator zaraz pójdzie do druku. Nawigator austro-węgierski, gdzie jest bardzo dużo ciekawych tekstów, tłumaczenia biografii Maksymiliana Rongego, fragmenty jego pamiętników, fragmenty wspomnień generała Rybaka i chyba z 10 tekstów autorskich, których tytułów sobie nie przypomnę. Wiem tylko, że Wojtek Lipski napisał tekst pod tytułem Gacie po Leninie, bardzo ciekawy, o archiwach Lenina znajdujących się w Poroninie, które zaginęły. Ja ten tekst czytałem, ale przepraszam, nie mogłem, teraz sobie nie przypomnę szczegółów. Także nawigator, a ja, proszę Państwa, przygotowuję następny nawigator. Szymon się na razie musi troszeczkę wyłączyć, bo ma różne tam osobiste sprawy i będzie się musiał zająć innymi rzeczami, więc następną szkołę nawigatorów ja biorę na siebie po prostu. To też mi wiele ułatwi, dlatego że no, sprzedaż nawigatora w zasadzie stoi, a numer musi się ukazać, więc ja muszę, co tu dużo mówić, trochę oszczędzić i przygotować ten numer samodzielnie, różnymi sprytnymi sposobami. On będzie bardzo ciekawy, będzie, nie powiem jeszcze czemu będzie poświęcony, żeby Państwa podtrzymać w niepewności, ale będzie bardzo ciekawy, bardzo dynamiczny. Ja już sobie go sam w głowie zaplanowałem. To dla mnie naprawdę nie jest wielki wysiłek i mam nadzieję, że do końca listopada wszystkie teksty będą gotowe i to pojedzie sobie spokojnie do drukarni. Także takie plany na jesień. No i oczywiście zamierzam zacząć baśń amerykańską i jak tylko się uda, baśń czeską. Nie wiem, kiedy to wszystko zrobię, ale muszę to zrobić i no, nie ma gadania po prostu. Najważniejsze, żeby ten trzeci socjalizm zszedł i żebyśmy to już mieli z głowy i żeby komiks poszedł do druku, bo wtedy rozwiążą mi się ręce, ja nie będę musiał myśleć o tych sprawach, tylko będę mógł spokojnie zająć się innymi rzeczami. Zaplanowałem już amerykański tom, to znaczy schemat mam gotowy, w zasadzie tylko brakuje, no trzeba powkładać, no przegródki są zrobione, trzeba tylko wypełnić treścią i lecimy. No, będzie dobrze. Żeby tylko zdrowie pozwoliło. Ja nie, jakoś tak słabo się czuję, ale może to przewalczę. Mam nadzieję, że nie dostanę jakiejś anginy, bo dawno nie miałem. To jest coś w moim przypadku okropnego i po prostu tragedia. Pamiętam, jak musiałem kiedyś stać 4 dni na targu z anginą. Po prostu dziękuję bardzo, nikomu nie życzę. Dobrze, żeby już nie marudzić. Tak, takie są plany, proszę Państwa, i takie są wieści z frontu. Mam nadzieję, że wszyscy będą trzymać kciuki, żeby to się powiodło, udało i żeby było wykonane. I pchamy ten wózek dalej. Bardzo dziękuję, do widzenia, do usłyszenia.